Po raz kolejny dzieci z placówek Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wzięły udział w wakacyjnych spotkaniach czwartkowych, jakie organizuje Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Tym razem były to warsztaty, podczas których uczestnicy poznali wiele ciekawostek historycznych związanych z naszym miastem. Kolejny etap spotkania to zapoznanie się z historią gry Gąska. Podczas warsztatów dzieci przygotowały planszę z wieluńską wersją gry wymyślonej w XVI wieku we Włoszech. Najstarszy zachowany egzemplarz w Polsce. W muzeach pochodzi z 1721 roku. Gra, która jest grą w zasadzie bardzo prostą, wręcz banalną, ale pokazuje chociażby to, że nasi przodkowie w okresie staropolskim też oddawali się rozrywkom. Nie tylko pracowali ciężko, nie tylko zarabiali na chleb, ale też oddawali się grom w kości, karty i między innymi w gąskę. Wiemy, że popularna była również na dworze króla Jana III Sobieskiego. No i dzisiaj pomyśleliśmy, że warto też taką gąskę zrobić w stylu wieluńskim. Dzieci spacerują po mieście, poznając różne historie związane z Wieluniem. Muszą pokonać różne trudności, muszą przeskoczyć przez fosę, muszą przejść cicho obok strażnika na bramie krakowskiej. Więc dzięki temu, dzięki tej grze mamy nadzieję, że zostają im w głowie te historie właśnie związane z przeszłością Wielunia. Zawsze staramy się, proponując zajęcia feryjne czy też wakacyjne, właśnie w ten sposób je organizować, żeby dzieci troszeczkę tak nieświadomie w tym okresie, kiedy nie są nastawione na naukę, jednak czegoś się ciekawego dowiedziały i tutaj myślę, że troszeczkę się dowiedziały, bo w grze są takie punkty jak chociażby znalezienie denarów wieluńskich, czy też wizyta w klasztorze sióstr Bernardynek, czyli w tym budynku, w którym się znajdujemy. Więc to takie trochę przemycanie wiedzy poprzez doskonałą zabawę. Jest dosyć głośno, więc widać, że dzieci emocjonująco przeżywają, kto pierwszy dotrze od startu do mety. Ważne dla gracza było pole startu, pozostałe instrukcje oraz wiadomość, że wygrywa ten, kto pierwszy zamelduje się na mecie. Super, dobrze. Sobie radzimy. Super. Proszę nie przerywać, bo mamy utrudnienie. I bardzo fajnie się gra w tą grę, emocjonująca i super, ucząca, bardzo ucząca. Gra polega na narzucaniu kostką i przechodzeniu dalej. I trzeba dotrzeć do mety, tak? Tak, trzeba dotrzeć do mety. Trudna jest to gra? Nie. A czegoś można się nauczyć? Czego można się nauczyć? Na pewno liczenia. A proszę, historii Wielunia, pamiętacie coś? Tak, też. Co się dzisiaj dowiedzieliście? Że Wieluń wokół siebie miał mury obronne. Tak. Na zakończenie klubowicze zagrali w wieluńską gąskę, a następnie każdy zabrał na pamiątkę własnoręcznie zrobioną planszówkę. Niezwykle barwny i prawdziwie wakacyjny okazał się udział w warsztatach zorganizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Nareszcie wspólnie, zabawnie i w plenerze kolorowy świat motyli. Pod takim hasłem przebiegało spotkanie na bibliotecznym skwerze. Wakacje zbliżają się już niestety ku końcowi. Chcemy oczywiście, żeby one były ostatnie dwa tygodnie radosne i kolorowe, stąd pomysł zorganizowania takich właśnie kolorowych warsztatów pod hasłem Kolorowy Świat Motyli. Oczywiście motywem tu przewodnim jest właśnie motyl. Nasze warsztaty składają się z dwóch części. W pierwszej części dzieci zapoznały się z motylem, jego budową, z tym, gdzie występuje, gdzie można w Polsce spotkać różne przepiękne okazy. Przeczytana została książeczka ze zbiorów bibliotecznych o motylach i niedźwiadku. W drugiej części warsztatów młodzi uczestnicy malowali farbami witraże przedstawiające motyle. Będę robiła taki wzorek, będzie się powtarzało, pomarańczowy, żółty, niebieski i tutaj właśnie taki turkusowy. I będę tu tak powtarzać, a tutaj zrobię jeszcze, pomyślę jak. Może użyję jeszcze różowego tutaj. Albo jeszcze użyję właśnie tutaj takiego granatowego. Będę miał czerwone pomarańczowo-niebieskie i zielone skrzydła. Na różowo właśnie maluję takie kreski i tyle. W tle można było usłyszeć piosenki o kolorowych owadach. Do końca września będzie można podziwiać w Bibliotece Miejskiej wystawę prac wykonanych przez dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury i Klubu Osiedla Kopernika.